Dzień dobry. Witam się z Wami bardzo serdecznie w kolejnym dniu. Zrobiłam sobie śniadanko. Już co prawda pół do 11 mamy, ale ja i tak działam od rana tutaj w kuchni, bo mam dzisiaj do zrobienia, to znaczy chcę zrobić dzisiaj przed wyjazdem. A to właśnie dżem skończyć, a to sok muszę zlać. Muszę sobie zapasteryzować też ten ketchup, także trochę roboty mam. Na śniadanko zrobiłam sobie jajecznicę z kiełbasą. To jest te resztki tej kiełbasy żywieckie, czy jakoś tam, ale ona taka nie za specjalna, więc trzeba ją zjeść tutaj w jajecznicy. Wziąłam sobie pomidorka i tą bardzo dobrą herbatę malinową z Lloyda. Zmywarka chodzi. Julcia tutaj myje pojemniki plastikowe takie, bo trochę posprzątane jest w lodówce. I pomyła takie, no wiecie, te pojemniki plastikowe. Stąd właśnie ta woda. Zmywarka też już działa, także działamy. Zaraz trzeba, muszę sobie naszykować butelki, słoiki i to wszystko jeszcze pozlewać przed wyjazdem. Ostatnio Wam się spodobało to takie moje podpięcie grzywki, ale powiem Wam, że mi osobiście to się tak niekoniecznie podoba, dlatego ja nawet nie chodzę w opaskach, bo mi się wydaje, że jednak lepiej wyglądam, jak mam tą twarz trochę przykrytą, bo ja mam okrągłą i mi się wydaje, że jakaś taka za bardzo duża twarz jest, jak mam tak ulizane włosy, to mi się to tak średnio podoba, no nie wiem, ale i tak za te wszystkie komentarze miłe oczywiście Wam bardzo serdecznie dziękuję. I co? No i zaczynamy nowy dzień. Dzisiaj to już wiecie, że jedziemy do dentysty, to znaczy będziecie widzieć później w dalszej części filmiku. Na razie właśnie tutaj zamierzam ogarnąć trochę domu, a później właśnie mamy wyjazd. I nie wiem, czy wszyscy jedziemy, czy jak jedziemy, to jeszcze nie wiem. Czy Mateusz też właśnie pojedzie z nami, to nie wiem. Także to też wszystko będziecie później widzieć w dalszej części filmiku. Ja oczywiście ja teraz już zajadam. Wam życzę smacznego, jeżeli coś jecie. No i cudownego dnia Wam życzę. Dużo słońca, no i chłodu. Chociaż już widziałam, że dzisiaj właśnie od północy wchodzi jakiś front burzowy do Polski. Chyba nawet już wszedł i znowu mamy prześrodek Polski chyba burzę. I witam się z Wami bardzo serdecznie już z Lublina. Tutaj powiem Wam szczerze, że nie mam zielonego pojęcia, co to są za ruiny. Czy tutaj kiedyś był jakiś budynek? Nie mam pojęcia, nie pamiętam. Ale tutaj, tak jak widzę, jest jakaś budowa będzie, bo jest ogrodzone. Chyba tam będą to rozbierać do końca i tak to właśnie jest. Tutaj jest, te budynki to są przy ulicy Lubartowskiej. Tutaj gdzieś mamy tego naszego dentystę, idziemy go poszukać. Tam jest widok na nowszą dzielnicę Lublina. Tutaj mamy kościół, nie wiem pod jakim wezwaniem. Powiem Wam, że dzisiaj jestem nieprzygotowana jakoś koniecznie na to zwiedzanie. A tutaj to jest chyba, nie wiem, ulica. O ta, to jest Świętoduska czy coś. Też musiałabym sobie pójść i przeczytać. Dobra, także przywitałam się z Wami z Lublina. Idziemy szukać dentysty. Muszę Wam powiedzieć, że odkryłam nowy sklep w Lublinie. Ceramika Bolesławiec. Nie miałam zielonego pojęcia, że tutaj można zakupić w centrum Lublina ceramikę Bolesławiec. Zaraz sobie wejdziemy i zobaczymy, co tu ciekawego mają. Oczywiście to jest ukochana ceramika Ani. An R Vlog. Także wchodzimy i patrzymy. Nie wiem, czy będzie można coś nagrać. Wiecie, jak raczej tak trochę głupio jest, nie? Więc nie będę nagrywać, ale pójdę sobie chociaż pooglądam, a Wam pokazuję, że można zakupić. Ceramika Bolesławiec. Bardzo fajne, 71 zł. Powiem Wam, że ceny, masakra ceny. No ja wiem, że to jest oryginalnie, ręcznie wszystko robione, ale. Wyboru też za dużego to nie ma, ale ceramika bardzo ładna, ale ceny, masakra. Zaraz mnie Pani wygoni stąd.
Dobra, odnalazłam się. Idziemy teraz do dentysty. Powiem, że ceramika jest nawet bardzo ładna, chociaż wzory to takie niekoniecznie pode mnie. Teraz jest gorsze światło, bo jesteśmy na klatce schodowej w starej kamienicy, więc światło jest beznadziejne. Proszę na klatce schodowej nie palić papierosów. Aha, no bo to jest taka, wiecie, mieszkalna klatka schodowa. Idziemy do tego dentysty. No bo trzeba się zapisać, my tu pierwszy raz jesteśmy, więc no, tam trzeba kartę pewnie założyć, także już idziemy. A co do tej ceramiki, to ceramika jest ładna. Wzory to tak jak wam mówię, niekoniecznie pod moje gusta, ale no zakupek dać 71 zł. Strasznie dużo, chociaż ja wiem, to jest wszystko ręcznie robione, ręcznie malowane, dlatego takie ceny. Okej, okay. Cicho teraz, już idziemy do dentysty, później zaraz padnę z tym schodów drewnianych. Co? No, jak się zaczynasz stresować? No bez przesady, Julcia. Moja Julcia się stresuje. Okej, dobra. Wyłączamy się. I jesteśmy już po wizycie. Powiem wam, że bardzo miła młoda pani doktor. Także zapisałam też do niej Antośka, bo wiecie, że Antosiek był gdzie indziej. Ale no już nie będę narzekała, nie będę. A ta jest naprawdę bardzo miła. Ma podejście do dzieci, więc no, Antośka też do niej zapisałam. Powiem wam, że o, tu jakaś wystawa jest, zobaczymy co to jest. Powiem wam, że Julcia po prostu nawet nie zająknęła, dzielna dziewczyna jest. No a poza tym to też zależy jaki jest pan doktor, bo jak pan doktor ma podejście, no to i wiadomo, że dziecko się go nie boi. A co to jest? Wystawa zdjęć przedstawiająca. A zresztą możecie sobie sami przeczytać. Aha, no dobra. Nie wiem, widzicie cokolwiek? No może widzicie, ale nie wiem, czy będziemy oglądać. Wiem, że może się coś nagrywa, bo słońce świeci. Powiem wam, że w mieście to jest okropielnie gorąco, okropielnie. Także wierzę wam, dziewczyny moje, co mieszkacie w miastach, że żar na ziemię się leje, bo u nas naprawdę takiego upału to nie ma, a tutaj jak wyszliśmy z samochodu, to po prostu czuć było jeden wielki żar i skwar, a u nas to jest chociaż wiaterek. Teraz byliśmy tam w gabinecie, to też było chłodno, a po prostu po wyjściu z budynku to od razu takie buchnięcie gorącego powietrza było. Okej, dobra, idziemy dalej, bo my tu dzisiaj całą ekipą jesteśmy, także ja idę szukać całej ekipy, a do was się na pewno jeszcze odezwę. Tutaj znalazłam jeszcze coś ciekawego, to wam od razu pokażę. Poczekajcie. Lublin na przełomie XVI i XVII wieku, o proszę bardzo. Czyli tutaj mamy Stare Miasto, tak, tutaj chyba jest Brama Krakowska. O, sorry za to mojego palca, także to jest chyba Brama Krakowska. A tutaj będzie Zamek Królewski. No oczywiście, że to jest Zamek Królewski. No i co tu jeszcze pisze? A, nowe życie Starego Miasta, rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łódzku i Lublinie. Makieta została przygotowana przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach programu współpracy transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Nie wiem, w tamtym roku była już ta makieta? Nie. Krucie, masz brudne usta, wiesz? Jeszcze po tym niebieskim. No. Dobra, także dobra. Teraz to już naprawdę idziemy szukać ekipy. Tutaj jeszcze jedno ujęcie na Bramę Krakowską. Tutaj Lubartowska w dół, czy to już nie, to już, przepraszam bardzo, Królewska jest, nie Lubartowska w dół. W tamtą stronę jest Lubartowska. Idziemy szukać ekipy. Gdzie tu się nam podziała? Antoś już do mnie dzwonił. Antoś dzwonił? Dobra, znalazłam moją ekipę. Mój syneczku tutaj się pyta, dlaczego od niego nie odbierałam telefonu, bo mój syneczku ma dzisiaj ten swój zegarek, żeby się nie zgubił w mieście.
okulary też, czapka, bo się boi, że łysinę będzie mu widać. To znaczy, no nie, nie łysinę, tylko ładnie przystrzyżony fryz. Dobra, że my idziemy na spacer, a nie wiem, co będziemy jeszcze tutaj nagrywać i robić. Może gdzieś ktoś pójdziemy, to się zobaczy. Idziemy przez przejście dla pieszych. I teraz jesteśmy na ulicy Hugo Kołłątaja. Tu jest skrzyżowanie. A tutaj, zaraz wam powiem, co to jest, tylko sama muszę dojść, co to jest. Tutaj też byliśmy w tamtym roku, też były te pokazy. A tu jest Centrum Kultury w Lublinie. Tam się coś telefon wyłączył, także nie wiem dlaczego, ale chyba rozebrali tą dłoń wystającą z ziemi. Dobra, idziemy dalej do ulicy. Znowu mi się telefon wyłączył, chyba po prostu wzięłam i nie tak trzymam. Nie wiem, o co chodzi. Dobra, ale chwilowo to i tak, tutaj nic takiego ciekawego nie ma. W tej części tutaj Lublina. Tutaj jest jakaś restauracja. Albo nawet i hotel. I tutaj to już widzicie takie bloki jak wszędzie, nie ma kamienic. Tam jest Narutowicza ulica bodajże. Dobrze ja mówię, że tam jest ulica Narutowicza, czy nie? Ten się za głowę łapie. Dobra, już nic wam nie opowiadam, rozłączam się i tyle. Bo mi się chłopy załamie. Aplikację? Jaką aplikację mam pobrać? Na to. Na co? Na hulajnogę. A, na hulajnogę. A po co ci na hulajnogę aplikacja, jak my nie mieszkamy w Lublinie i nie korzystamy? Ale odstawimy. Gdzie odstawimy? Odstawimy. A, to Antosiu, mój kochany, za dużo zachodu do pobierania aplikacji, żeby robić coś i podjechać sobie gdzieś. No. Czego się nie zabierze? No ja wiem, że się nie zabierze, no ale to jest za dużo zachodu, żeby zrobić aplikację i na chwilkę tylko. O dobra, jedziemy dalej gdzieś, a gdzieś dojdziemy, to wam pokażemy. A chwilowo to nie wiem, gdzie jestem, powiem wam szczerze, zgubiłam się. Stary mnie zgubił we własnym mieście, okej. Okay. Wy tędy wjeżdżacie na górę w Lublin. A gdzie jesteśmy w ogóle? No ale z Rozami. Co to jest? To jest CSK. Słyszałaś? CSK, czyli co? CSK, czyli Centrum Spotkań Kultur. No to... jesteśmy przed Centrum Spotkań Kultur. Nie wiem, gdzie jest. A naprzeciwko mamy... Co Saski. Mamy na... Saski. A i budynek medyczny. To jest medycyna, tak. Tak, no. I ogród Saski po tamtej stronie. Czekaj, to Magdę muszę ci pokazać. No Magdę muszę ci pokazać. Co? Ja to się czeka na film. A ja tu. A Magda czeka na film. Ona nie chciała loda, tylko film. O, Magda nie chciała loda, tylko film chciała. No, pomachaj. Hello. Dzień dobry. Hello. Na ten poziom. A tam mamy, co to jest ta palma? To restauracja? Taki bar jest. Bar. A tam hotel, nie? Tam jest hotel nowo wybudowany. Hotel albo apartamenty. Dokładnie nie wiem za bardzo. Co, już nie możesz? Za słodko? Papusiej, papusiej. Dobra, a my jedziemy tam na górę, na punkt widokowy. No, tylko poczekam na dzieci robi. No nie wiem, czy to dobry pomysł, żeby ona tutaj wjeżdżała, bo tu jest naprawdę stromo. No, czy tu spadnie?
chyba nie muszę iść. Mi wystarczy tutaj. Antek, ja cię proszę, ty tak nie biegaj tutaj, dziecko, przy tych szybach. No i tam w dół, no to wiadomo. Ja tam nie wchodzę. No nie wchodzę. Dobra, jesteśmy tutaj. Palmę widzimy z dołu teraz. Gdzie ta modelka? Ulaczku, idź po chleb się, dzieci się chlapią. O matko, następna. Nie boję ja. Antek! Juli, trzymaj. Trzymaj. Bardzo trzymaj. Już coraz więcej ludzi się zbiera na pokazy. Każdy zajmuje sobie jak najlepsze miejsce. Bo już jest godzina dość późna, muszę wam powiedzieć. Fontanny już działają. Dorcia moja już poszła. 8:30. Dzieciaki koniecznie chcą zobaczyć znowu pokazy te świece, no ale to jeszcze jest godzinę czasu do czekania. Więc nie wiem. Nie wiem, czy my będziemy czekać. Teraz to już takie światło jest byle jakie widzę. Nawet siebie tak widzę. Jakoś tak byle jak w kamerze, więc nie wiem. Dorcia już pojechała, bo tutaj jakoś pewnie wam wstawię to. Poznacie moją Dorcię drugą. Nic nie mówiła, że mam ją wycinać, więc nie będę jej wycinała. Nie mam takiego zamiaru tutaj ciąć na części pierwsze. Tutaj ludzi pozdrawiają. Beata z Magdą pozdrawia ludzi z Litwy. No i tak, nie wiem właśnie, czy czekamy, czy idziemy już do samochodu i jedziemy do domu. Także się jeszcze zastanowimy. Ludzi dużo na krakowskim przedmieściu, bardzo dużo ludzi jest. O, z tej strony jest lepsze światło. Z tej strony lepsze światło, a z tamtej gorsze. Poczekaj. A tam właśnie jeszcze Litwę można. A tutaj ich właśnie. A tutaj Antosia z mokrymi butami już. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. Got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt.
Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, think you're something out of my nightmares. See me right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Step one, wake up early, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up. Today's gonna be a good day. Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up. 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 Today's gonna be a good day. So life ain't easy, yo. I think there's a reason, though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flaws, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost.